ChatGPT Pro jest dostępny teraz dla każdego całkowicie za darmo, nawet dla użytkowników w Unii Europejskiej bez żadnego kombinowania. Aby włączyć zaawansowany tryb w czacie GPT za darmo, wystarczy, że zamkniesz swoją aplikację, a następnie otworzysz ją ponownie. Teraz otwórz nowe okno czatu, a gdy wybierzesz tryb głosowy, powinien wyskoczyć Ci taki komunikat. Po zatwierdzeniu pozostało Ci tylko wybrać głos, który się Tobie podoba, no i możesz zacząć korzystać z zaawansowanego trybu w czacie GPT. Teraz pokażę Ci trzy elementy, które wyróżniają zaawansowany tryb głosowy w czat GPT względem poprzedniej wersji. A następnie pokażę Ci trzy pomysły na praktyczne wykorzystanie trybu głosowego w ChatGPT. Pierwsza nowość to teraz głosy w ChatGPT brzmią znacznie bardziej ludzko. Posłuchaj tego. Witaj, miło Cię poznać. Cieszę się, że mogę Ci pomóc. Zaczynajmy! Tych głosów jest znacznie więcej. Możesz je wybrać, przesuwając po prostu palcem w lewo lub w prawo. Cześć, chcę tylko powiedzieć... Cześć, bardzo mi... Cześć, jak leci? Witaj, mam dobre przeczucia co do... Witaj, wspaniale... Druga nowość to teraz ChatGPT mówi już zdecydowanie bardziej jak człowiek. To znaczy, że może mówić smutno albo wesoło. Może też mówić znacznie szybciej lub o wiele wolniej. I trzecia opcja to możliwość przerywania mu podczas wypowiedzi. Czyli dokładnie tak samo, kiedy rozmawiamy z innymi ludźmi. Wcześniej wyglądało to w taki sposób, że kiedy powiedzieliśmy polecenie, czat je przetwarzał, a następnie odpowiadał. Czyli dokładnie tak samo, jakbyśmy mu wysłali wiadomość. Teraz możemy powiedzieć polecenie, a kiedy odpowiedź nam się nie spodoba, możemy mu po prostu przerwać i wejść w dalszą interakcję. Dobra, już Ci pokazuję, jak to działa. Cześć, mam dla Ciebie dzisiaj pierwsze zadanie. Powiedz proszę, w Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Jak Ci się podoba moje zmaganie z polskimi łamańcami językowymi? Jest całkiem spoko, ale teraz powiedz to znacznie szybciej, żeby było trudniej. W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Jak poszło tym razem? No, myślę, że całkiem nieźle. A teraz powiedz to tak, że jest Ci smutno z powodu tego chrząszcza. W Strzebrzeszynie chrząszcz brzmi w Trzcinie. Ech, jakie to smutne. Taki samotny chrząszcz. Faktycznie, to jest bardzo, bardzo smutne. W takim razie powiedz, że teraz dwa chrząszcze w Strzebrzeszynie brzmią w Trzcinie. Ale powiedz to teraz w znacznie bardziej wesoły sposób. W Strzebrzeszynie dwa chrząszcze brzmią w Trzcinie. No i od razu weselej, prawda? Razem raźniej! Teraz przetestujmy możliwość interakcji na żywo, czyli przerywanie w wypowiedziach czatu GPT. Odpalamy tryb głosowy. Powiedz mi jakąś ciekawostkę o Kongo. Oczywiście. Demokratyczna Republika Konga, często nazywana... Nie, stój, źle powiedziałeś. Chodziło mi o Kraków. O, przepraszam za to. Kraków to zupełnie inna sprawa. To jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Pełne historii... Czy daleko jest z Krakowa do Gdańska? Przeprowadzka z Krakowa do Gdańska to spora zmiana. Nie, ale czy daleko jest, pytałem. Ile to jest kilometrów i ile czasu jedzie się samochodem? Od Gdańska do Krakowa to około 580 km, co zajmuje około 6 do 7 godzin jazdy samochodem. Bardzo ważna teraz uwaga, że kiedy mamy włączony ten nowy tryb, to teraz zobacz, kiedy ja zacząłem mówić, czat będzie słuchał i będzie odpowiadał do tego, co mówię. Tak więc trzeba być uważnym i nie można gadać w momencie, kiedy on udziela odpowiedzi. Bo teraz zobacz, co się stanie, kiedy przestanę mówić. Rozumiem. Będę uważnie czekać, aż skończysz mówić, zanim odpowiem. Dzięki temu nasza rozmowa będzie bardziej płynna i czytelna. Jednak kiedy ja będę dalej mówił do moich widzów, to ty za chwilkę znowu zaczniesz odpowiadać, prawda? I będziesz mi przeszkadzać. Właśnie tak. Będę gotowa do odpowiedzi, jak tylko skończysz mówić. Nie wiem, czy wam też padło to w ucho, że ChatGPT właśnie odmienił jako kobieta, że będę gotowa, kiedy przestaniesz mówić. Zazwyczaj sztuczna inteligencja odpowiadała jako mężczyzna. Ciekawe, czy jest to ogólna zmiana, czy tylko i wyłącznie związana z wyborem mojego żeńskiego głosu.
Super, skoro już teraz wiesz, jak włączyć i wykorzystać zaawansowany tryb w czacie GPT, możemy przejść do praktycznego wykorzystania tego modelu. Pierwszy pomysł na praktyczne wykorzystanie głosowej wersji czatu GPT to nauka języków. Wcześniej oczywiście też było to możliwe, jednak w momencie, kiedy uczyliśmy się nowego języka i czat wypowiedział jakąś długą frazę, to można się było w tym pogubić. Czat zawsze odpowiadał tym samym tempem, więc kiedy uczyliśmy się zupełnie nowych słów, słyszeliśmy je pierwsze w życiu i brzmiało to mniej więcej "I'd like to go to the cinema", to ciężko było wyłapać, gdzie są słowa, a następnie powtórzyć lub nawet poprosić czat, aby powtórzył któreś konkretne słowo, skoro powiedział je jako długi, szybki zlepek. Teraz możemy o wiele lepiej reagować dokładnie z tymi wskazówkami, które pokazałem Ci przed chwilą. Od teraz jesteś moim wyrozumiałym nauczycielem języka angielskiego. Chcę opanować absolutne podstawy, dlatego zacznijmy może od zwrotu "chciałbym pójść do kina". Świetny wybór na początek. W angielskim "chciałbym pójść do kina" to "I'd like to go to the cinema". Możemy to podzielić na części. "I'd like" oznacza "chciałbym", "to go" to pójść, a "to the cinema" znaczy do kina. Masz ochotę przećwiczyć wymowę? Tak, oczywiście. "I'd like go to the cinema". Bardzo dobrze. Jeszcze mała poprawka. "I'd like to go to the cinema". Spróbuj podkreślić "to" w "to go" i "to the cinema". Spróbujesz? Druga możliwość wykorzystania nowej wersji czatu GPT to tłumaczenie na żywo. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w praktyce. Odpalamy tryb głosowy. "Cześć, bardzo proszę, abyś tłumaczył moją rozmowę z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. To bardzo ważne, abyś reagował w czasie rzeczywistym. Jesteś gotowy?" Jasne, jestem gotowa. Tłumaczę na bieżąco między polskim a angielskim. "Where's the cinema?" Gdzie jest kino? "Och, niestety nie wiem, gdzie jest kino, ale mogę iść z tobą go poszukać." "I'm sorry, I don't know where the cinema is, but I can go look for it with you." "Oh, really? What's your name?" "Naprawdę? Jak się nazywasz?" "Mam na imię Jan. A ty?" "My name is John. And yours?" Jak widzisz, ChatGPT również świetnie spisuje się w tłumaczeniu rozmów na żywo i to całkowicie za darmo. I trzecia ciekawa możliwość wykorzystania ChatGPT jako swojego osobistego asystenta połączonego z notatnikiem. Zobacz, jak ciekawie może to wyglądać. "Jesteś moją osobistą asystentką. Bardzo proszę, odpowiadaj bardzo konkretnie i w możliwie krótki sposób na wszelkie moje zapytania i polecenia. Jeżeli Cię zapytam dopiero o coś konkretnego, wtedy dopiero stwórz z tego na przykład listę i Twoje odpowiedzi mogą być trochę dłuższe. W takim razie zacznijmy od tego, że powiem Ci, co mam dzisiaj jeszcze w planach. Najpierw chciałbym pójść na zakupy. Myślę, że trzeba kupić marchew, warzywa i inne składniki na rosół. Tutaj powiedz, jakie składniki jeszcze są potrzebne do rosołu. Co jeszcze bym chciał robić? Posłuchać muzyki i iść na trening. Tylko nie wiem, jaki trening zrobić, bo boli mnie bark. Tutaj też możesz podpowiedzieć, jaki trening powinienem zrobić. Składniki na rosół: marchew, pietruszka, seler, por, cebula, czosnek. Moim zdaniem ten zaawansowany tryb głosowy w ChatGPT jest naprawdę świetny i mega się cieszę, że jest już dostępny także za darmo. Otwiera to wiele różnych możliwości, także dla osób, które nie chcą płacić za subskrypcję. A jeśli nie chcesz przegapić kolejnych rewolucji w świecie sztucznej inteligencji, to koniecznie obserwuj mój profil.